Dzień dobry, witam Was serdecznie we wrześniowy, jak widzicie, słoneczny, piękny dzień. Dzisiaj bezchmurnie. Od 2 dni wreszcie przestało lać, z czego się bardzo cieszę i chyba nie tylko ja. I chciałam Wam dzisiaj pokazać taki wrześniowy ogród, początkiem września, jak się wszystko prezentuje. Pracy wiadomo sporo, bo to jesień, więc przesadzania, sadzenia, krzewów, drzew, bylin mnóstwo. Chwastów urosło także dużo, bo padało, więc pogoda idealna dla rośnięcia chwastów. Trawę także do koszenia. Troszkę już popracowałam, bo wczoraj była ładna pogoda, dzisiaj także zapraszam na film. Przed Wami, jak widzicie, wilec. Roślinka jednoroczna, o takich subtelnych kwiatkach, blado-niebieskich. Sporo tutaj tych kwiatków dopiero się rozwinie, jak widzicie. Kwitnie sobie już od sierpnia. Kwiatów nie ma tak sporo, aczkolwiek no parę jest. Jeszcze tutaj był kolor taki blado-różowy. Troszkę już zaczyna kwiatek przekwitać, ale jeszcze Wam resztki pokażę. Wilec dosyć wysoko się wije, że tak powiem. U mnie akurat tutaj na kratce na siacie, więc idzie w poziomo, nie idzie do góry. No gdyby ktoś miał możliwości, żeby szedł do góry, no to pewnie by szedł bardziej pionowo. Fajna roślinka, bardzo ładnie się prezentuje. Także bardzo ładnie wyglądają nawet liście tej roślinki. Tutaj możecie sobie zobaczyć. Bardzo dekoracyjne, takie sercowate. Także ciekawa roślina jednoroczna, która bardzo długo kwitnie. Kwitnie już od sierpnia i jeszcze pewnie troszkę pokwitnie, bo teraz pogoda się robi coraz ładniejsza, a pąków kwiatowych, jak widzicie, sporo. Także zapraszam teraz do środka ogrodu i zobaczymy, co tam się ciekawego dzieje. Chodźmy teraz tutaj. Pokażę Wam taką sadzonkę, którą nie pokazywałam chyba jeszcze w ogóle. Jest to taka samosiejka, która była w doniczce z jakąś roślinką, już nie pamiętam, którą kupowałam. I jest to miechunka, sądząc po tych koszyczkach, które tutaj, jak widzicie, są. Jeszcze są zielone. Tutaj się zaczynają troszkę już przybarwiać, ale robią się takie takie brzydkie, że tak powiem, takie bure. Nie są takie pomarańczowe, piękne, jak zazwyczaj u miechunek. Nie wiem, czy to jest jakaś odmiana inna. Bodajże jest to jednoroczna, bo ona kwitnie na takie bardzo ładne niebieskie kwiatuszki ma. Już generalnie już przekwita, bo jak widzicie, już ma mnóstwo owoców. Te właśnie koszyczki to są już owoce zawiązane, zawiązują się. Takie były kwiaty niebieskie. I z tego, co się dowiedziałam, to ponoć jest to roślinka jednoroczna, ale czy to prawda? Czy ktoś by wiedział? W odróżnieniu od tej miechunki, którą zazwyczaj miałam, która to kwitła na biały kolorek, to ta jeszcze się też różni pokrojem, bo jest to bardzo taka, jak widzicie, szeroka tutaj sadzonka i bardzo ładnie rozgałęziona. Natomiast te zwykłe miechunki, które mam, rosną raczej tak wysoko, więc to się na pewno, to je na pewno różni. Jeśli chodzi o liście, no to takie są. Zaraz Wam pokażę zwykłą miechunkę, którą też mam w ogrodzie. O, tutaj mam właśnie zwykłą miechunkę, która ma bardziej taki pokrój wzniosły, jak widzicie, też tu już obsycha od góry. Liście tutaj akurat mamy cień, trochę słońca, więc tak średnio widać. Liście są stosunkowo podobne do tej, którą Wam przed chwilką pokazywałam. No ale jak widzicie, już koszyczki są po prostu wybarwione na pomarańczowo, więc tym się na pewno kolorkiem różni, no i pokrojem rośliny. I to już jest bylina, bo ona tutaj z roku na rok wyrasta sobie. Weszła trochę tutaj w tę jeżówkę. No już tutaj nic z tego, może ją kiedyś po prostu wykopę, żeby była w innym miejscu. Także taka typowa roślinka jesienna, która bardzo ładnie o tej porze właśnie wygląda. Zwłaszcza te koszyczki, które zdobią ogród, jak wyglądają, jak takie małe latarenki. I jeszcze takie ogólne spojrzenie na kwiaty jednoroczne, które tutaj przepięknie nadal kwitną. Mamy tutaj ślazówkę, która kwitnie na różowo, już się położyła, a nie będę tego podwiązywać, bo chcę to za niedługo usunąć, bo będę tutaj rabatę przekształcać. Nadal przepięknie kwitnie smagliczka na biało i pięknie też pachnie.
Także naprawdę wspaniała roślinka. Tutaj zazwyczaj mnóstwo pszczółek sobie na nie siada, motylki. Także bardzo pożyteczna roślinka i ona tutaj stanowi taki dywan, bym powiedziała, do tego bananka tutaj, który jest, góruje nad tymi kwiatami. Patrzcie już, jakie piękne, duże liście. Kolejny także wypuszcza tutaj Musa Basio, także będzie pewnie jeszcze jeden, mam nadzieję, że liść wyrośnie tego lata. I tutaj mamy obok cynię, które też już trochę pościnałam, bo tutaj przekształcam sobie rabatkę, więc z bólem serca, ale ścięłam do wazonu, także te kwiatki się tutaj, coraz ich mniej będzie. I tutaj mamy kolejny bananek, który teraz tak tutaj na tym słońcu się czerwieni. No po prostu bajecznie wygląda. Te liście i ten kolor. O, no po prostu rewelacja. I jeszcze kolejna roślinka jednoroczna, która też bardzo wysoka i też wygląda tak troszkę egzotycznie. Zaraz tam podejdę. O, tak szybciutko postaram się. Poszkarłat z Wisły, który już jest wyższy ode mnie. Za 2,5 metra ma na pewno. Te kwiaty, one będą jeszcze dużo tutaj, dużo dłuższe, że tak powiem. To jest dopiero początek tego, co on potrafi pokazać. Mam tutaj kilka sadzonek. One sobie tak rosną rzędem, więc to tak ciekawie w ogóle wygląda. Jeżeli ktoś ma miejsce takie, gdzie chciałby to wyeksponować, to naprawdę ciekawa roślinka, która bardzo szybko rośnie. I roślinka jednoroczna, ale też sama się nasiewa, więc można albo zbierać nasionka, albo ona się po prostu sama wysieje. Takie grube, jak widzicie, ma tutaj kwiaty. Bardzo ciekawie wygląda. Jest wyższa nawet niż kleome, która też nie jest niską rośliną, no ale szkarłat z Wisły, no to już w ogóle góruje nad tym wszystkim. I podejdę jeszcze, pokażę Wam, co w tym tygodniu wsadziłam tutaj na tą rabatkę. Ponieważ jest tutaj słoneczna rabata, wsadziłam 5 sadzonek bodziszka rozenę, który ma kwitnąć na niebiesko-fioletowo. Takie dosyć ładne sadzoneczki, przyszły mi dopiero wczoraj i mi się tutaj udało już wsadzić. Obok tutaj jeszcze 3 sadzonki rozwaru, który już przekwitł, ma tutaj, zawiązuje sobie nasionka. To są dopiero młode roślinki i one się tutaj będą dopiero rozrastały, dopiero sobie tutaj zaczynam tworzyć tą rabatę, więc to nie jest, że to już jest jakieś dzieło ukończone, broń Boże. Tylko Wam po prostu pokazuję, jakie byliny sobie po prostu wsadziłam w tym tygodniu. I jeszcze takie ogólne spojrzenie na ogród. Kwitną jeszcze różyczki, jak widzicie. Puszczają kolejne tutaj kwiatki. Więc jeżeli pogoda pozwoli, no to się rozkwitną te róże. Nadal bardzo ładnie kwitną mi lilie, bo one późno zaczęły. Tutaj mają dosyć sporo cienia. Teraz akurat jest cień, potem trochę będzie słońca, ale sporo raczej cienia. Może dlatego zaczęły kwitnąć bardzo późno, ale przepięknie pachną. Duże lilie, duże, różowe. Jeszcze są w innej części ogrodu, także późno mam lilie. Późno mi zaczęły kwitnąć i późno są. Ostróżka jeszcze tam, widzicie, na niebiesko się pięknie prezentuje. I podejdziemy jeszcze tutaj do rącznika, do hortensji, które o tej porze roku są przepięknie wyglądają. No rącznik to już kawał rośliny, kawał drzewa, bym powiedziała. To już jest krzew. Hortensje nadal kwitną. Gdzieś tam mi się jedna urwała. Włożyłam sobie do wazonu. I tutaj mamy lantany. Nadal kwitnie, nadal puszcza kwiatuszki. I hortensja bukietowa. Przepiękna o tej porze. Część już przekwita, robi się różowa, ale też bardzo ładnie też się to prezentuje. Tutaj moja córka to urywa ciągle, więc nie wygląda za ładnie. I kwiatki jednoroczne, czyli żeniszek w gazonach jak co roku.
ale mimo wszystko bardzo dobrze sobie radził i przez te deszcze nie zrobił się wcale nawet brzydki, także warto go sadzić, nie zajmuje dużo miejsca. U mnie tutaj w gazonach bardzo ładnie wygląda. Dobrze, moi drodzy, nie chcę przedłużać. Życzę Wam pięknego weekendu, bo dzisiaj piątek. Słoneczka dużo przede wszystkim i trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w kolejnych moich filmikach. Pa, pa!